Dzisiaj będziemy mówić, jak się wyróżnić na rynku pracy, żeby zostać zauważonym. I to, co ważne, jeśli chodzi o szukanie pracy, żeby mieć taką swoją mocną strategię i zacząć od tego. Jak od tego zaczniemy, to po prostu będziemy naprawdę bardzo spójni z tym, co my chcemy, spójni z tym, jakie podjąć działania, aby efektywnie szukać, no i na końcu, żeby dostać tą ofertę pracy, tak? Strategia poszukiwania pracy. Wyznacz cel. I to jest bardzo ważne. Od tego zacznijmy. Ten cel powinien być jak najbardziej precyzyjny i realistyczny. Taka ścieżka najmniejszego oporu. Potem wytłumaczysz, czym to się wiąże, ale tak naprawdę powinien być on realny. Więc jak chcemy, pracujemy, nie wiem, w księgowości i chcemy przejść do firmy innej na stanowisko również księgowe, jeszcze w tej samej branży, to jest na pewno realny, precyzyjny, realistyczny. Możemy sobie bardziej jeszcze określić ten cel, że on ma być, że te firmy powinny być, nie wiem, Warszawa i okolice, firmy powinny być nie większe niż ileś tam pracowników, obroty powinny być takie i takie. Warto, żeby sobie ten cel bardzo mocno nakreślić i jak najbardziej sprecyzować. Wtedy naprawdę jesteśmy w stanie po pierwsze tak zbudować CV, żeby trafić tam, gdzie chcemy. Po drugie, sami będziemy mocno świadomi, czego chcemy. Szczególnie jak nas zapytają, czy HR-owcy, czy headhunterzy, to czego pani szuka, to jest, czy pan szuka, to faktycznie jesteśmy w stanie wtedy odpowiedzieć konkretnie, tak? Dzisiaj porozmawiamy jeszcze i strategia poszukiwania pracy, to jest nasz unique selling proposition, czyli taki brand i pozycjonowanie. Im trudniejszy czas dla kandydatów, tak, czyli rynek pracodawcy, tym konkurujemy na rynku z większą ilością osób, tak? Czy jak do tej pory było 1000 konkurentów, to teraz będziemy mieli 3 lub 5 tysięcy konkurentów i to pewnie osoby, które śledzą LinkedIna, mogą zauważyć, jak dużo osób umieszcza post, szukam pracy i tak dalej, jaki był wysyp tego, więc tym bardziej mamy większą konkurencję, o której o dane ogłoszenie musimy, o dane stanowisko musimy walczyć. Kolejnym krokiem, jak już będziemy mieli wyznaczone cele, jak już będziemy wiedzieli, w czym jesteśmy dobrzy, w czym jesteśmy unikalni, jakie są nasze mocne strony, to kolejnym krokiem jest stworzenie CV i tu jest dwa rodzaje CV. Jedno CV dla człowieka, czyli dla potencjalnego szefa, a drugie CV warto przygotować pod ATS, czyli maszynę, czyli Applicant Tracking System, bo wiele ogłoszeń, gdzie aplikujemy, jest najpierw oceniane przez maszynę, tak, gdzie on szuka słowa klucze i dopiero ta pierwsza selekcja przychodzi do człowieka. Będzie to podczas CV, jak będziemy rozmawiać na trzecim module, więc będzie o tym bliżej. To, co musimy jeszcze zrobić, to zoptymalizować profil na LinkedInie pod algorytm LinkedIna, też to będzie wtedy omawiane. To, co ważne, jak już będziemy mieli CV przygotowane pod nasz cel, to ważne, żeby użyć wszystkich 4 kanałów. I co to znaczy, te 4 kanały? Mamy kanał, jeden z kanałów to jest dotarcie bezpośrednio do potencjalnego szefa. Drugi kanał szukania pracy, no to jest aplikowanie na ogłoszenia, tak? Kolejny kanał to jest wysłanie do headhunterów, którzy specjalizują się w naszej branży. No a kolejny kanał jeszcze to jest wykorzystanie networku, tak? I to są 4 kanały generowania ofert pracy. Jak myślicie, oczywiście zbieraliśmy dane, tak? Jakby bazujemy mocno na danych, pytamy naszych klientów, jakim kanałem wygenerowali ofertę pracy. I pierwsze pytanie do Was, jak myślicie, która ma największą skuteczność, tak? Ta średnia 45-67%. Który to jest kanał? Przypominam, że jest kanał networking, wysyłka bezpośrednio do szefa, firmy headhunterskie, ogłoszenia o pracę. Networking, własny networking. Ogłoszenia o pracę, szef, Krystyna mówi szef, Błażej bezpośrednie, okej. Aplikacja bezpośrednia,
to jest ponad 45%. Na drugim miejscu jest networking, na trzecim firma executive search, to jest średnia z 3 lat, ogłoszenia o pracę najmniej skuteczne, natomiast zobaczcie, jak sobie zobaczycie na kolejne lata, to w ostatnim roku jednak ogłoszenia były na trzecim miejscu, ale jak weźmiemy średnią z ostatnich 3 lat, to jest mimo wszystko ogłoszenia są najmniej skuteczne. Natomiast, tak jak wspomniałam na początku, ten LinkedIn coraz bardziej, szczególnie jak wysyłam przez LinkedIna, coraz bardziej ten algorytm dopasowuje te ogłoszenia, tak, do profili, które są na LinkedInie. Im bardziej będziemy mieli zoptymalizowany profil na LinkedInie, tym algorytm LinkedIna bardziej będzie nas promował, jak aplikujemy wśród osób na te wyższe miejsce w rankingu, tak, ustawień kandydatów pasujących do danego stanowiska. Czyli dzisiaj zajmiemy się wyznaczeniem celów i takim USP, naszym brandingiem, pozycjonowaniem. Na drugim module porozmawiamy o CV zoptymalizowanym profilem na LinkedInie. Trzeci moduł, właśnie jak użyć wszystkich 4 kanałów, by tam dotrzeć. A czwarty moduł, rozmowy kwalifikacyjne, szczególnie online. Tutaj będziemy mieli możliwość porozmawiania o tym, jak odpowiednio się zaprezentować, nasze umiejętności. Realistyczne wyznaczanie celu. Jak patrzymy o tym, jak sobie wyznaczamy ten cel, to możemy patrzeć przez pryzmat złożoności i długości w procesie poszukiwania pracy. I tak taki standardowy, no to szukamy pracy zgodnej ze swoim doświadczeniem, kompetencjami, zainteresowaniami. Czyli, nie wiem, księgowa w branży produkcyjnej szuka stanowiska, też na tym samym stanowisku, też na przykład w branży produkcyjnej. Tak? Średni taki stopień, złożoność, to jest szukam pracy zgodnej ze swoimi kompetencjami, ale poza swoją dotychczasową branżą. I tu mogę właśnie wspomnieć tą księgową, która teraz jest na przykład w banku pracuje, ale chciałaby w firmie produkcyjnej. Tak? To już jest średni stopień możliwość poszukiwania. No i trudne, to szukamy pracy w obszarze, w którym nie posiadamy doświadczenia. Jest to trudne i długi proces i wymaga planu, ale możliwy. To nie jest tak, że nie, tylko musimy poświęcić trochę więcej czasu na to faktycznie, żeby znaleźć się tam, gdzie chcemy. To, co ważne, to zapiszcie sobie to, ten standard, medium, difficult, z czym to się wiąże, bo potem zaraz zaproszę was do ćwiczenia i ważne, żebyście mieli to gdzieś tam zapisane, co to jest standard, co to jest medium, co to jest difficult. Ile czasu się poszukuje? W takim standardowym przypadku, nie wiem, jestem HR biznes partnerem, poszukuję na HR biznes partnera, kiedyś się szukało 3-4 miesiące, a teraz się szuka 6 miesięcy, wydłużył się ten proces. Jeśli chodzi o ten średni, medium, no to kiedyś 4-6 miesięcy, teraz się 9 miesięcy szuka tej pracy, a difficult, no to 12-24 miesiące, teraz mniej więcej tyle samo, natomiast jakby nadal to jest bardzo długi czas, tak, i gdzieś tam zawsze musimy sobie założyć w międzyczasie to zaplanować, jak to zmienić, tak? Nie wiem, czy zrobić dodatkowe kursy, które nas gdzieś tam przybliżą, czy do tego celu, czy zaangażować się w jakieś projekty, które są na przykład z tej branży, która nas interesuje, żeby gdzieś tam wzmocnić nasze CV, żeby bardziej pasowało, tak? Ale nadal to jest dłuższy czas. Trochę osób tutaj w tym momencie powiem, jeśli chodzi o ten difficult, to jest trochę tak, że jak headhunterzy szukają, zresztą wy jak sami może prowadzicie procesy rekrutacyjne i szukacie do swojego zespołu osób, no to zazwyczaj jak macie wymagania takie, że osoba ma mieć 3 lata doświadczenia w tym, 4 lata doświadczeń w jakiejś branży i tak dalej, znajomość, nie wiem, certyfikatu takiego i takiego, to de facto szukacie kandydatów, którzy mają podobne doświadczenia przeszłe, tak? I dopasowujecie. Natomiast jak
wysyła ktoś do Was, przykładowo szukacie HR biznes partnera i wysyła CV, nie wiem, analityk finansowy, tak? Czy menadżer finansowy, który chce być HR biznes partnerem, to zazwyczaj Wasza pierwsza reakcja, no nie pasuje, tak? Nie da się, jest za daleko, tak? Nie ma doświadczeń. Oczywiście to jest bardzo trudne przejście z finansów do HR-u, natomiast można to zrobić w odpowiedni sposób, odpowiednio się do tego przygotować, zrobić plan, natomiast to jest zawsze długotrwały proces. I tak naprawdę jak sobie wyznaczamy ten cel, to nawet jeżeli mamy w planie właśnie, nie wiem, z obszaru finansów przejść do obszaru HR-u, to warto sobie zmapować to, czego nie mamy, gdzie nam brakuje doświadczeń, a co mamy, bo może jako HR, dyrektor finansowy braliśmy udział w takich crossowych projektach w organizacji i nie wiem, układaliśmy wspólnie z HR-em ścieżkę kariery dla działu finansowego albo system motywacyjny, tak? Więc umiejętne podkreślenie tego, co już mamy i co jest na styku tego HR-u, co wiemy, ale dodatkowo jakby też robimy różne kursy, które przybliżają nas do celu i które dają potencjalnemu naszemu szefowi informację, że okej, może de facto nie mam klasycznej ścieżki roli HR-owca, że najpierw, nie wiem, z konsultingu czy z twardego HR-u, potem przychodzę do miękkiego HR-u i tak dalej, tylko wywodzę się jakby z tego kierunku finansowego, natomiast mnie to interesuje i faktycznie się tym interesuję i faktycznie działam w tym zakresie, robię różne czy kursy, czy poszedłem na studia, czy angażuję się w projekty wewnątrz organizacji w HR-ze, tak, żeby dać gdzieś tam tą możliwość dotarcia i zrealizowania naszego celu. No dobra, ale zacznijmy od realistycznego wyznaczenia celu i tego złożoności. Jak myślicie, teraz będzie wasze zadanie, wyobraźcie sobie, że osoba, cel to jest bycie konsultantem w startupie, ma studia magisterskie, architektura, obecnie studia Executive MBA, 5 lat jako architekt, jeśli chodzi o doświadczenia, obecne stanowisko architekt. No i jego cel to bycie konsultantem w startupie. Jak myślicie, to jest standard, medium czy difficult, jeśli chodzi o pozyskanie tej oferty pracy na tym stanowisku? Podzielcie się tą informacją. Difficult. Kto jeszcze się może podzielić? Difficult. Możecie pisać po polsku, tak? Czyli standardowy, średni czy trudny, de facto. Tak, jakby bardziej trudny. Nie mamy jeszcze większych informacji więcej, bo może jako 5 lat jako architekt pracował w jakimś startupie, tak? Albo konsultant w startupie w firmie na przykład związanej z architekturą, tak? Więc tutaj może być już medium, ale między medium a difficult. Kolejna rzecz. Studia magisterskie, ekonomia, zarządzanie i biznes, jeśli chodzi o lata doświadczenia, to 20, 15 lat w korporacji, 10 lat na poziomie zarządu, 5 lat samozatrudnienia, od 2015 samozatrudnienie, no i celem tej osoby jest znalezienie pracy w korporacji. Jak myślicie, czy to jest taki standard, czy średnio, czy będzie trudno znaleźć pracę? Trudno, średnio. Średnio. Difficult. Pamiętajcie trochę, że jest tak, że i na pewno się z tym spotykacie, że osoby, które kiedyś pracowały w korporacji, potem poszły, założyły własną firmę, tak? I pracują. No już od 5 lat nie mają do czynienia z całą procedurą, proceduralizmem, który jest w korporacji, z pewnym stylem zarządzania, który tam jest i bardzo często headhunterzy czy rekruterzy, którzy patrzą na takie CV, mają obawy, że ta osoba po prostu się nie dostosowa, nie będzie potrafiła się zasymilować, gdzie ma nad sobą szefa,
które jasno wyznacza cele i niekoniecznie będzie mogła się dopasować, tak? Więc bardzo często jest to określane jako trudne potem, po 5 latach szczególnie, powrót z powrotem do tej korporacji, tak? Ale tu trochę zmieniliśmy zapis. Zobaczycie, że lata doświadczenia to same. 15 lat w korporacji, 10 lat na poziomie zarządu, od 2015 samozatrudnienie. Obecne stanowisko to jest osoba, która zakończyła sukcesem projekty doradcze dla zarządów, a celem jest znalezienie pracy w korporacji jako doradca lub zewnętrzny konsultant. To jak myślicie? To jest średnie, trudne, to jest standardowe. Średnio, standard, standard, trudne, standard. Rzekłabym, że medium, że średnie. To jest trochę tak, że plusem jest to na pewno, że jak jest na samozatrudnieniu, to projektu doradczy dla zarządów. Tak? Teraz chcę przejść na stronę korporacji i być jako doradca, czy zewnętrzny, czy współpracować jako zewnętrzny konsultant i zapewne to wszystko zależy od tego, w jakiej branży i jakie projekty dotyczą. Jeżeli jako na samozatrudnieniu realizował projekty tylko dla jednej branży albo projekty, które wiążą się z jednym obszarem biznesu, to na pewno jak szuka takiej pracy jako zewnętrzny konsultant, czy w korporacji jako doradca, będzie mu łatwiej, tak? Niż jakby miał na przykład doświadczenia z różnorodnych branż i nie był specjalistą w danej branży. Niemniej jednak z powrotem do korporacji, czy jako zewnętrzny konsultant, nawiązanie tych relacji teraz z zarządami i tak dalej, no to nie jest tak łatwo, tak? To jakby po prostu to wymaga tutaj dużych umiejętności networkingowych, budowania relacji, sprzedaży, jak to już Grzegorz napisał, właśnie tutaj mamy już do czynienia z formą sprzedaży, co jest trudne, szczególnie w czasach, kiedy gdzieś tam firmy tną te koszty. Edukacja, studia magisterskie, psychologia, 7 lat w działach HR-u, HR Business Partner, no i cel tej osoby to HR BP, HR Manager. Jak myślicie? Standard, medium, czy difficult? Standard. Jak najbardziej. Tutaj jest tak na przestrzeni standard lub medium, też dlatego, że umówmy się, że jak patrzymy na dzisiejszy rynek, no HR-owcy, to jest cost center, tak jak to zawsze mówię, jak ja pracowałam w korpo, no to jest tak, że no mimo wszystko HR to jest gdzieś tam dział, który jest kosztogenny, back office i tak dalej i niekoniecznie przyczynia się od razu do wzrostu biznesu i gdzieś tam na zielono Excel się nie, KPI w Excelu się nie świecą, tak? Marketing. Studia magisterskie marketingu, 11 lat doświadczeń w działach marketingu, obecny stanowisko marketing manager, cel marketing manager. Jak myślicie? Średnio, trudno, no, łatwo. Standard na medium. Okej. Medium difficult, już powiem dlaczego. To jest tak jak z tym HR-em, marketing manager mimo wszystko w obecnych czasach jest dość rzadziej poszukiwanym stanowiskiem i on zanim był COVID, to był tych ogłoszeń było wiele, pewnie osoby z marketingu to mogą potwierdzić, że tych ogłoszeń było wiele mniej niż na przykład osoby do sprzedaży i tym bardziej jak teraz mamy trudniejszy czas, to tym bardziej jest trudniej, tak, znaleźć na tym stanowisku. Tu trzeba się a jak myślicie taki profil, gdzie celem jest marketing manager z naciskiem na e-commerce, cyfryzację, media społecznościowe i ta osoba ma takie doświadczenia, tak, 11 lat w działach marketingu, gdzie ma ten obszar specjalizacji. Robiła takie projekty e-commerce'owe i w social media. Standard, medium. Tak, to już jest standard medium.
I to, o czym powiedziałam na samym początku, jak sobie, oczywiście my sobie wyznaczamy cel, mówimy, co jest naszą mocną stroną i czym możemy zachęcić naszego potencjalnego pracodawcę, żeby nas zatrudnił, jakie problemy możemy mu rozwiązać, to tak naprawdę patrząc jeszcze szerzej na rynek, jakie kompetencje są obecnie poszukiwane, to warto mocno zwrócić na to uwagę i warto to podkreślić, czy właśnie w naszym CV, czy w naszym profilu na LinkedInie, czy rozmawiając przez telefon na przykład z headhunterem, który do nas dzwoni i pyta o nasze doświadczenia. Warto podkreślić, trudno powiedzieć o naszych, mamy 10 lat doświadczeń, trudno nam powiedzieć o wszystkim w ciągu 30 minut czy 40 minut, tak? Więc wybierajmy po pierwsze te rzeczy, które są atrakcyjne z punktu widzenia naszego słuchającego, czyli naszego szefa, to jedna rzecz, a druga rzecz, starajmy się podkreślać te rzeczy, które w dobie dzisiejszego świata są atrakcyjne. W tym momencie te oczywiście e-commerce, i to pewnie sami widzicie, ostatnio w Forbesie nawet czytałam, że branża, która, czy obszar, który bardzo mocno poszedł w górę, to jest cały e-commerce, tak? Więc firmy, które nie były gotowe na sprzedaż tym kanałem, po prostu wolniej realizowały swoją sprzedaż, swoją strategię biznesową. I takie kompetencje na rynku, jak osoba ma, na pewno są poszukiwane, tak? Związane z e-commerce'em, cyfryzacją, medią społecznościową. Tu akurat mówimy o marketing managerze, tak? Ale też mówię o organizacjach, gdzie faktycznie osoby też w działach sprzedaży ten e-commerce jest tworzony. To zależy od organizacji, od struktury, tak? To, co jeszcze jest podkreślane, co jest atrakcyjne na rynku, to wszystkie kompetencje, gdzie możemy udowodnić, że potrafimy funkcjonować dobrze w czasach zmiany, tak? Przeprowadzić projekty restrukturyzacyjne czy optymalizacyjne, czy potrafimy świetnie jakby wymyśleć nowe rozwiązania innowacyjne do starych problemów na dzisiejsze czasy, gdzie jesteśmy w stanie przejść przez zmianę efektywnie, tak? I gdzieś tam dać dodatkową wartość organizacji, w której pracujemy. Te wszystkie rzeczy są teraz bardzo atrakcyjne na rynku i poszukiwane. Im bardziej będziemy podkreślać to w naszych CV, czy gdzieś tam się sami zastanowimy na tym, czy my mamy takie doświadczenia, jakie to są doświadczenia, to jesteśmy po prostu bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Podsumowanie takich poziomów trudności. Jeśli chodzi o difficult, to jest zmiana branży, awans od menadżera na przykład do poziomu zarządu, zmiana kraju, bez poprzedniego doświadczenia w tym kraju i bez znajomości języka. To jest też ważne, że czasami jest tak, że my chcemy na przykład przenieść się, nie wiem, do Holandii czy do Szwajcarii i nie znamy języka, albo do Francji, gdzie nie znamy języka francuskiego. To jest naprawdę trudniejsze. Są kraje, które są bardziej, można powiedzieć, tolerancyjne, ale na przykład Szwajcaria, tak, francuski bądź niemiecki, i mimo wszystko no, językiem takim, który w korporacjach się używa, to jest angielski, ale autentycznie, nawet świetnie znając angielski, jak nie znamy, w zależności od regionu Szwajcarii, niemieckiego bądź francuskiego, trudno jest budować relacje chociażby w kuluarach, w kuchni, tak, gdzie wiele rzeczy poznajemy. Też zmiana kraju, kolejna rzecz. Często osoby mówią, że mają doświadczenie międzynarodowe, bo no niekoniecznie musiały mieszkać w innym kraju, ale prowadzą międzynarodowe projekty. Pracując z Polski, gdzieś tam w tych projektach biorą udział, mają kontakt non-stop z osobami z innych krajów. Natomiast trzeba to jeszcze bardziej podkreślić, bo to nie jest oczywiste, że jak mamy projekty międzynarodowe i nigdy w tym kraju, ale nigdy nie mieszkaliśmy w innym kraju, no to zawsze headhunterzy czy rekruterzy będą mieli znak zapytania, czy my potrafimy po prostu funkcjonować w tym innym kraju, nawet jeżeli mieliśmy doświadczenia w prowadzeniu na przykład projektów takich międzynarodowych z tego kraju, tak? To gdzieś tam zawsze jest znak zapytania, ale im bardziej jesteśmy w stanie udowodnić to, że my będziemy potrafili, że mamy potencjał i mamy gdzieś to w poprzednich naszych doświadczeniach, poprzez właśnie pryzmat udziału w międzynarodowych projektach, to tym będzie to łatwiejsze, tak, jeśli chodzi o zmianę pracy.
Medium, duża konkurencja, tak? I tu marketing, HR, tak jak mówiłam, te wszystkie działy, które są kosztowe, można powiedzieć, i też gdzie tych ogłoszeń na rynku jest po prostu mniej. I ostatni, właśnie mi się coś zacięło. O, teraz jest. Standard, taki plug and play. Co to oznacza? Po prostu jesteśmy księgowym z branży produkcyjnej i chcemy być na tym samym stanowisku, z tymi samymi na przykład znajomością systemów IT i też w firmie produkcyjnej. Czyli de facto jak rekruter czy potencjalny szef nas ocenia, to nie ma ryzyka, że się wyłożymy, tak? Nie ma ryzyka, że się nie sprawdzimy na tym stanowisku. Jest to o wiele mniejsze. Jak jeszcze dodatkowe mamy umiejętności, które są istotne w 2020, czyli ta cyfryzacja, rekrutacja, zarządzanie zmianą, optymalizacja, te wszystkie i narzędzia analityczne i IT, gdzieś tam jest to nam znane i bliskie, to po prostu jesteśmy bardziej docenieni, tak? Jesteśmy bardziej brani pod uwagę przy rekrutacjach. To jak pozycjonujesz samego siebie i to, co możesz udowodnić, jest kluczowe. I tu będę mocno podkreślać tak naprawdę taką waszą, szukania przez was dowodów na to, że wy jesteście realizować te zadania i cele, które są będą wam stawiane w nowej pracy. Tak? Bo to buduje naszą wiarygodność. I jeżeli bardzo dużo CV jako też rekruter widzę, czy teraz jako osoba, która współpracuje z klientami, które są bardzo ogólne na początku, tak? Jestem, nie wiem, HR-owcem z iluś tam letnim doświadczeniem w tworzeniu, nie wiem, rekrutacji, czy budowaniu ścieżek karier, czy przygotowaniu systemów oceny pracowniczej, czy nie wiem, satysfakcji klienta, zarządzam iluś tam osobami i to jest trochę za mało, bo niby mamy wszystko, natomiast nie ma tam dowodów na to, czy ja jestem skuteczna, czy ja potrafię rozwiązywać problemy, tak? I na przykład, jeżeli problemem w organizacji jest duża rotacja stanowiska, no to fajnie by było podać mój sukces, achievements jako HR-owca, gdzie, jakie ja wdrożyłam rozwiązania i jaki by dał skutek, tak? Że o ileś tam procent na przykład zmniejszyła się rotacja po wprowadzeniu jasnych, klarownych ścieżek karier albo systemu motywacyjnego, tak? Więc To jest dowód na to i wiarygodność, że jestem w tym dobra, bo to nie tylko jest to, że ja się na tym znam, bo widać to z CV na przykład, bo mam takie doświadczenia, ale faktycznie przez pryzmat achievements, czyli naszych sukcesów, osiągnięć, ale owymiarowanych, i tu będę mocno zwracać na uwagę, żeby te były KPI, te twarde wyznaczniki tego, że jesteśmy skuteczni na tym, co robimy. Oczywiście, czasami ktoś może powiedzieć, no ale de facto tych twardych wskaźników trudno przedstawić, bo nie mamy takich. Nie liczę wskaźników, nie wiem, w HR-ze na przykład są jakieś, czy w marketingu, tak? No, przygotowuję wewnętrzną komunikację i de facto trudno wyciągnąć jakieś wskaźniki. Ale możemy też pomyśleć o wskaźników jakościowych. No, w marketingu mogą być to ilość followersów na social media, na przykład jeżeli ta osoba była odpowiedzialna za rozwój social media dla danej organizacji, tak? Czy tak zwany market share, NPS i tak dalej. Każdy z branż ma swoje KPI, których możemy się pochwalić. Warto je zbierać. Okej, tutaj Rafał zapytał, Aniu, mówimy głównie o twardych umiejętnościach, a jak to wygląda w stronę miękkich umiejętności? Ja nie jestem zwolenniczką pisania miękkich umiejętności. Dlatego, że każdy może to napisać, że jest dobrym liderem, że ma jest świetnie zorganizowany, że ma świetne umiejętności interpersonalne. No i co z tego? Każdy to może sobie to napisać i to nie jest w żaden sposób unique, to nie jest sposób, że się wyróżnia. Natomiast jak napiszesz, że zorganizowałeś projekt taki i taki dla tylu i tylu osób, jeszcze te osoby były, ten projekt był międzydziałowy, i osiągnął on to, dał takie korzyści dla organizacji, to zobacz, to przy okazji umieszczasz, dajesz czytającemu informację, że
Jesteś świetnym organizatorem, świetnie budujesz relacje, no bo sami wiecie i wszyscy wiedzą, że nie łatwo czasami z różnymi działami współpracować i że jesteś skuteczny w tym, co robisz, bo tak naprawdę przyniosłeś wartość organizacji i to zakończyłaś. W CV czy w rozmowie, jakby CV też się różni od rozmowy, to będzie w kolejnych modułach, będziecie mogli to zobaczyć, tą różnicę, ale CV ma być konkretne, tak? A jeżeli chodzi o miękkie rzeczy, to w jaki sposób my to zrobiliśmy, no to jest czas na pewno na rozmowę kwalifikacyjną, gdzie my mówimy, w jaki sposób to robimy. I też oczywiście gdzieś tam patrząc przez pryzmat tego naszego pierwszego modułu, czy jak sobie wyznaczamy cele, no mamy na pewno predyspozycję do tego, żeby być bardziej analitycznym albo być, nie wiem, jesteśmy bardziej ekstrawertykami, świetnie budujemy relacje, tak? Ale to jest bardziej związane z naszą ścieżką kariery niż potem w CV, tak, napisanie. Dzisiaj będę mówiła o tej ścieżce kariery, jak my sobie wyobrażamy naszą idealną karierę versus to, co nam sprawia fun, bo pewnie wiele osób gdzieś tam czasami znalazło się na takim rozstaju dróg, tak? Czy to, co ja robię, to, co mi sprawia w ogóle przyjemność, tak? Czy ja się w ogóle do tego nadaję, tak? Czy to jest coś, co gdzieś tam sprawia, że rano chcę wstawać z łóżka do tej pracy, tak? Ale to zaraz będziemy o tym mówić. Też ważne, część rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się już na ekranie, więc też jak tworzymy to CV i ono jest konkretne, to też szczególnie te pierwsze pół strony CV, gdzie jak ktoś otwiera nasze CV i na ekranie widzi pierwsze pół strony, to ma się po prostu tego dowiedzieć, kim jesteśmy, w jaki sposób, dlaczego mieliby te osoby nas zatrudnić i w jaki sposób możemy rozwiązać te problemy, które oni mają, tak? A to możemy zrobić przez pryzmat konkretny, podając konkretne przykłady doświadczeń z poprzednich naszych doświadczeń zawodowych, które sprawiły, że te problemy rozwiązaliśmy, tak? I spokojnie podobne w innej organizacji też potrafimy. Dowody na wiarygodność, jak można zrobić, to szczególnie dla osób, które faktycznie chcą się przebranżowić albo chcą pójść trochę w bok i niekoniecznie mają doświadczenia zawodowe konkretne, bo po prostu na przykład nie było możliwości wziąć udziału w jakichś projektach wewnątrz organizacji. Zapraszam do ukończenia różnych kursów, zdobycia certyfikatów na LinkedIn Learning, Udemy, MOOC, Coursera. Warto poszperać. Teraz bardzo dużo jest darmowych kursów, naprawdę bardzo wysokiej jakości darmowych. Płaci się czasami tylko za certyfikat, ale można w CV też wpisać, że ukończyliśmy jakiś właśnie kurs z jakiegoś obszaru, bo faktycznie możemy zdobyć tą wiedzę, jeśli chodzi o e-commerce na przykład i tak dalej. Wyraźcie swoje projekty, sukcesy w sposób mierzalny, faktycznie rok po roku. Przejdźcie przez swoje CV, przejdźcie przez każde stanowisko, które pełniliście i zadajcie sobie pytanie, jakie trzy najważniejsze sukcesy były na tym stanowisku, tak? I owymiarujcie to, zastanówcie się nad tymi KPI-ami, nad tymi wskaźnikami, które świadczą o tym, że jesteście skuteczni na tym stanowisku. To jest bardzo, ja zachęcam też do tego, nie tylko dlatego, żeby poznać, w czym jesteśmy mocni, ale to jest bardzo dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Nas tam pytają o konkrety, więc im bardziej będziemy mogli wyrazić się konkretami, opowiadając o projektach, czy doświadczeniach, czy sytuacjach z życia zawodowego, tym po prostu będziemy bardziej wiarygodni. Czy macie pytania do tej części, która była? Zachęcam też osoby z Facebooka, żeby może zadawały pytanie. Okej, rozumiem, że wszystko jest jasne. No dobra, to idźmy dalej. Teoria o zarządzaniu karierą. Wspomniałam już o tym wcześniej, że czasami jest tak, że i to możecie pewnie spojrzeć też na CV na przykład swoich kolegów, czy ich ścieżkę kariery, że niektórzy pną się po szczebelkach do góry w jednej organizacji, zdobywając kolejne szczeble. Niektórzy siedzą na jednym stanowisku w jednej organizacji i są zachwyceni tym. To ja tu nie oceniam, czy to jest dobre, czy złe, tylko po prostu siedzą tam i na tym jednym stanowisku i lubią to i są zaangażowani. Macie pewnie też znajomych, którzy skaczą
co rok, co dwa lata z firmy do firmy, tak? A są też tacy, którzy gdzieś tam ich kariera idzie nie pionowo, tylko poziomo, tak? Nie wiem, twardy HR, miękki HR, trener, tak? Ale gdzieś tam nie ma tego na przykład dyrektora HR-u, tylko gdzieś tam poziomo. Ja jako też coach, pracując z osobami, też widzę to. Znaczy, tylko ja sobie też zaczęłam zadawać pytanie, dlaczego, jaka jest różnica między tym, jak my sobie wyobrażamy taką idealną naszą karierę sukcesu, versus to, co faktycznie sprawia nam fun, bo to nie zawsze jest zbieżne z tym, tak? Też mam ileś tam historii klientów, którzy naprawdę przez 20 lat od samego początku, od samych studiów, mieli plan bycia tym prezesem czy dyrektorem zarządzającym w jakiejś dużej firmie i osiągnęli ten cel. Po prostu przez 15-20 lat konsekwentnie wspinali się do góry, by być na tym szczycie, który sobie wymarzyli. Natomiast potem się okazało, że w ogóle to nie daje im, nie są szczęśliwi tam, gdzie są i w ogóle im nie daje to satysfakcji, bo gdzieś pomiędzy nie zatrzymali się na chwilę i nie zadali sobie pytania, czy nadal ten cel, który mam, to jest nadal moim celem. To taka moja rada, żeby się co jakiś czas zatrzymywać w tym swoim ścieżce kariery, sobie zadawać to pytanie i być tego świadomym. Teoria zarządzania karierą, jak zaczęliśmy się w ogóle zastanawiać, jak to jest, że inni mają w głowie taką swoją idealną karierę sukcesu i czy to jest zbieżne z tym, co faktycznie nam sprawia fun na tym stanowisku, to zaczęliśmy szukać narzędzia, które czy mierzy coś takiego, takie różnice pomiędzy tym, jak my sobie wyobrażamy tę naszą karierę versus to, co faktycznie nas motywuje i sprawia, że jesteśmy usatysfakcjonowani tą naszą karierą. I tak dotarliśmy do Decision Dynamics, który od ponad 40 lat bada ścieżki karier, tak? I ta teoria o zarządzaniu karierą, oni wyodrębnili takie cztery wzorce kariery: expert, linear, spiral, transitory. I na te cztery wzorce możemy spojrzeć z dwóch perspektyw. Z perspektywy konceptu kariery, czyli tej naszej głowy, tego, co jest na niebiesko, i z perspektywy motywatorów kariery, czyli naszego serca, co faktycznie sprawia nam fun. I tak pokrótce, takie postrzeganie udanej kariery według rozumu, czyli takiego kierunku zmian, patrzymy na takie dwa wymiary, kierunek zmian i czas pozostawania w jednym obszarze. I tak ekspert, mało zmian i najchętniej na całe życie by został. Linear to jest osoba, która wspina się po szczebelkach do góry i ten czas pozostawania w jednym obszarze jest nieokreślony. Nie wiem, headhunter zadzwoni, da mu możliwość pracy, nie wiem, w większej organizacji, w bardziej prestiżowej, większy zakres odpowiedzialności zmienia. Spiral to jest osoba, która buduje swoją ścieżkę kariery na bazie tego, co już ma, dokładając kolejne szczebelki, na przykład ten twardy HR, potem dokłada ten miękki HR, potem robisz sobie bycie trenerem i też szkoli, potem jest coachem, ale co 5-10 lat musi być zmiana, bo inaczej czuje, że się nie rozwija. No i transitory to jest osoba, która te zmiany ma boczne, niepowiązane i co 2-4 lata musi być zmiana, bo inaczej szlak trafia tą osobę. I to jest na przykład, nie wiem, osoba zaczyna jako analityk, potem przechodzi do sprzedaży, potem robi kurs trenera personalnego i przez 2 lata jest trenerem personalnym. Tak? To też są takie historie karier różnych osób. Jeśli chodzi o motywatory kariery, czyli to są takie fundamentalne motywatory według serca, tak? I wskazują na taki wzorzec, który byłby najbardziej dla nas satysfakcjonujący. I tak, ekspert, to co ją motywuje, tą osobę, to specjalizacja i bezpieczeństwo. Linear to jest władza i osiąganie. Władza w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli większa decyzyjność, większa ekspozycja w organizacji, większe budżety, którymi zarządza, tak? I osiąganie, czyli taka możliwość faktycznie zdobywania kolejnych celi biznesowych, które są ustawiane. Spiral, to co motywuje tą osobę, to jest rozwój osobisty i kreatywność, czyli możliwość uczenia się kolejnych rzeczy i faktycznie możliwość szukania nowych rozwiązań starych problemów, tak, i wykazywania się tą kreatywnością. I transitory, to co tą osobę motywuje, to jest różnorodność i niezależność, różnorodność zadań, taka autonomia i niezależność w działaniu. To nie oznacza, że ta osoba nie powinna mieć szefa,
nie może mieć szefa, no może mieć, ale takiego szefa, który faktycznie ma otwarte drzwi, można wejść do niego i powiedzieć, no dobra, to robimy tak czy tak, oczekuję decyzji. Na pewno te osoby się trudniej odnajdują w takiej mocno schierarchizowanej strukturze, jakim jest na przykład bank, gdzie żeby jakiś podpis zdobyć i zgodę, no to trzeba tam z 5 podpisów. Nie, to na pewno w takich organizacjach się, takich startupowych czy mniejszych, średnich organizacjach ta się osoba odnajduje, gdzie ma możliwość różnorodnych zadań też. To, do czego chcę Was zachęcić teraz, to żebyście sobie sami zrobili taki self-assessment i ocenili. Ja Wam będę czytać kompetencje tych czterech wzorców, a Wy sobie wybierzcie z tych czterech, czyli eksperta, linia, spora, transiter, dwa, które są Was najbliższe. Tak? Tak, ekspert. Czyli powtórzę jeszcze, czyli na przykład jak jest ekspert, spore, transitor, linear, a wy jak po przeczytaniu, ok, najbliżej mi najwięcej mam tych kompetencji w ekspercie i w linear, tak? Więc to są wasze dwa będą. No i tak, ekspert, ustalanie procedur robi, wytrwałość, działania długofalowe, dogłębna specjalizacja, doskonalenie jakości, zwiększanie profesjonalizmu, to jest ekspert. Linear, wzmacnianie konkurencyjności, poprawa rentowności, poprawa efektywności, wzmacnianie przywództwa, zwiększanie wzrostu, zmierzanie ku celom. Spiral, poszerzanie kompetencji, samorozwój, odnawianie, rozwijanie innych, rozwój pracy w grupie, przekraczanie granic. Transitory, próbowanie nowych rzeczy, bycie mobilnym, szybkie uczenie się, networking, zarządzanie samym sobą, przyspieszenie. Kasiu z Facebooka napisała transitory, a wybierz jeszcze jeden. Weź dwa pod uwagę. To powiem dlaczego. Wybierz jeszcze jeden, Kasiu. Super. To jest jakby, zapiszcie sobie gdzieś, co jest Wam najbliższe. U mnie trzy pierwsze. Darku, wybierz też dwa, nie trzy, które są Ci najbliższe. Jak wygląda taki zazwyczaj raport? Pokazuję te koncepty pierwsze i drugorzędne, dlatego wybieramy zawsze te dwa, bo te dwa bierzemy najwyższe pod uwagę, jak robimy test, to tak to wygląda. No idealnie jest, gdy nasza głowa i serce są ze sobą spójne. Linear spiral, tu ktoś napisał, super fajnie, to widzisz, taki general manager. No dobra, jak myślicie, ile osób ma dopasowane? Tak, jak są te badania robione, tak jak mówiłam, od 40 lat, jak myślicie, ile procent osób ma dopasowanie? Panu 42, 15. Kasia z Facebooka napisała, trochę może ekspert, aha, transitory ekspert, dobrze. 25, 10, no idea. Słuchajcie, 36 jest dopasowanych. 64 ma niedopasowanie. To nie znaczy tak, że oni są nieszczęśliwi, te 64, ale ja zawsze mówię, że mogli być bardziej szczęśliwi, tak? Że bardziej mogli dopasować swoje, to co faktycznie sprawia im satysfakcję w pracy, do tego, co robią. Podam Wam dwa przykłady. I bardzo chętnie, bardzo by było miło, gdybyście się zaangażowali, w sensie dali pomysły na to. Wyobraźcie sobie, zobaczcie napis na niebieskie. Najwyższy niebieski, czyli to, co mówi głowa, ma linear, tak? Czyli ja chcę być szefem. Tak, ja chcę być menadżerem, szefem, tutaj wspinam się po tych szczebelkach do góry, chcę być szefem. Natomiast jak spojrzycie na serce, najwyższy jest ekspert, czyli ja chcę być ekspertem, tak? I to taki jak wzorzec zazwyczaj osoby mają, to są osoby, z którymi ja mam do czynienia, są osoby, które się wywodzą z jakichś technicznych stanowisk, typu programiści, techniczni inżynierowie, tak, czy prawnicy, tak, którzy są bardzo ekspercko nastawieni. I weźmy pod uwagę, nie wiem, takiego programistę, tak, no to co robi zazwyczaj, jak jest ktoś dobry w tym, co robi, to zazwyczaj co robi szef? No, daje mu awans, czy na lidera, czy na menadżera, czy na dyrektora. Jak myślicie, czy ta osoba, jakby tej osobie dano możliwość awansu, przychodzi do niego szef i mówi, słuchaj, jesteś świetny w tym, co robisz, rewelacyjnie, chciałbym, żebyś został menadżerem tego teamu, który teraz jesteś.
jak on myśli? On będzie chciał wziąć awans, czy go wybierze? Bo tu jest jakby różnica między tym, co mówi mi serce i co ja chcę i co naprawdę sprawi mi fan, versus to, czy ja po prostu przyjmę ten awans, tak? Z tego jakby, jaka będzie decyzja tej osoby. Czy on zaakceptuje ofertę pracy dlatego, ale okej, okay, zaakceptuje, a dlatego, że chce i to mówi mu głowa, czy dlatego, że czuje, że tak powinien zrobić? Super, przyjmie, bo tak trzeba, ale nie chce tego. Dokładnie tak. I to jest dobra odpowiedź. Zazwyczaj osoba, jak nie ma tej świadomości, że to nie jest to, co będzie dla niej dobre, to w głowie mimo wszystko ma to, ok, to przyjmę, no bo gdzieś tam na poziomie głowy chcę awansować, pójść w górę. Ja bardzo często mam osoby, które są już na stanowiskach, słuchajcie, dyrektorów na przykład działów IT i one są wypalone, bo tak naprawdę zarządzają wielkim zespołem osób i tak naprawdę nie lubią tego robić, ale można, to nie oznacza, że one się do tego, że będą złymi menadżerami. Nie, one jak dostaną odpowiedni pakiet szkoleń i faktycznie są osobami, które się uczą, to one mogą być dobrymi menadżerami, tylko one po prostu tego nie lubią, to ich męczy zarządzanie ludźmi. I to jest tak naprawdę, jako na stanowisku menadżera, to jest 60% czy 70% wręcz obowiązków, a kolejne 30-40, no to jest gdzieś tam budowanie strategii, chodzenie na spotkania z zarządem i tak dalej, ale taka osoba już nie ma czasu na to, żeby siedzieć i wymyślać jakieś rozwiązania albo uczyć się nowych aplikacji, tak? No bo ma od tego ma od tego zespół. Więc zazwyczaj te osoby, jak dochodzą gdzieś tam wysoko na stanowisku, to po prostu są wypalone, bo to nie to sprawia im fun, tak? A wręcz bycie szefem, menadżerem ich mocno męczy i frustruje. To są i fajnie, jak ma się tego świadomość. Tak, to jest bardzo ważne. Ale wiecie, to jest tak, że jak się nie ma tego świadomości, to trudniej jest odmówić, no nie? Przychodzi szef i mówi, słuchaj, doceniam cię i chcę ci dać awans, no nie? Chcę, żebyś był wyżej na stanowisku. To są zawsze trudne decyzje i rozmowa ze sobą, czy to mnie nie spali, czy co ja tak naprawdę chcę robić gdzieś tam, ale to jak wiemy to i mamy to gdzieś tam, ta głowa i serce są spójne, to łatwiej nam jest podejmować decyzje. I tutaj jest taki przykład, kiedy to kariera rządzi nami, a nie my karierą, tak? Bo bardzo często wchodzimy w jakąś organizację, no i po prostu idziemy w górę, bo nas awansują, ale się nie zastanawiamy nad tym, czy to jest dla nas dobre. To tak jak wam powiedziałam wcześniej o tym prezesie, który całe życie chciał być tym prezesem, ale tak naprawdę jak zdobył to, naprawdę był nieszczęśliwy, tak? Więc warto się zatrzymać coś co jakiś czas i się zastanawiać, co jest dla mnie dobre. Tutaj, że przeważnie boimy się odmówić, żeby się nie okazało, że szef myśli, że odrzucamy szansę. Ja myślę, że to jest zawsze szczera rozmowa z szefem, że to też pewnie widzicie to w takich sytuacjach, kiedy ktoś jest dobrym sprzedawcą i raptownie zostaje szefem. Nie wiem, albo w bankowości, tak, jest dobrym sprzedawcą, super, ma wyniki ma najwyższe i co robią? Zazwyczaj zostaje dyrektorem oddziału na przykład, tak? I zazwyczaj wtedy się nie sprawdza, bo ani nie mamy dobrego osoby od sprzedaży, ani mamy dobrego menadżera, tak? Ale jak my będziemy wspólni z tym, będziemy to wiedzieli, to autentycznie jesteśmy w stanie też przekonać szefa do tego, że to nie jest nasz kierunek, że my bardzo doceniamy to, ale wolimy być na tym, możemy się zaangażować w inne projekty, żeby mieć na przykład wyższe wynagrodzenie, albo i tak dalej, ale to jest zawsze szczera rozmowa. Ok, a taki wzorzec. To jest wrzesień, good news, bad news, dobre, złe wieści. Tak jak zobaczycie, wszystkie czerwone są prawie wysokie, czyli tak naprawdę wszędzie, gdzie byście nas nie rzucili, to my się odnajdziemy, bo zawsze znajdzie się coś, co będzie sprawiało nam fun. Natomiast bad news jest taki, że zazwyczaj po półtora, dwóch rokach zaczyna nas coś uwierać, bo zaczynamy dostrzegać, że czegoś nam brakuje. I wyobraźcie sobie, że macie takiego kolegę, który przychodzi do was i mówi, no słuchaj, ja po prostu, no to co robię jest fajne, natomiast brakuje mi tego, tego i tego. I czuję się, jakbym był, nie wiem, na rondzie, gdzie mam 5 czy 10 różnych możliwości zejścia i ja nie wiem, co mam zrobić. To mnie frustruje i tak jest zawsze. Po dwóch, trzech latach tak jest zawsze, że ja po prostu czuję, że czegoś mi tam brakuje. Co byście doradzili tej osobie?
Jakie macie pomysły? Jakim takim wcielcie się w takiego doradcę kariery? Co byście temu kolegu po swojego powiedzieli? Co on powinien zrobić? Macie pomysły na to? Co byście doradzili tej osobie? Tu jeszcze dodam, że ktoś wcześniej napisał, że dobrze jest mieć plan sukcesji firmy i stopniowo przygotować do stanowisko kierownicze. Tak, to jest ważne, tylko to od tego osoby, która awansuje, zależy, czy ona chce, czy nie, tak? I też pamiętajcie, że to się może zmienić co jakiś czas, dlatego ważne jest, żeby się zatrzymać, bo na przykład są sytuacje, kiedy okej, my na tą chwilę chcemy być mobilni, pracować w międzynarodowej firmie, dużo podróżować, uczyć się nowych rzeczy, a potem na przykład pojawia nam się dziecko w rodzinie i już nie chcemy tego, bo chcemy siedzieć, mieć spokojną pracę, outdoor, żeby dużo czasu spędzać z dzieckiem, tak? Więc to, że my w pewnym momencie decydujemy się na plan sukcesji, wchodzimy w ten plan sukcesji, po 3 latach może się to zmienić dla nas, tak? Bo mamy potem już inne oczekiwania i co innego będzie nam wprawiało fan, tak? To ważne, żeby to cały czas mieć. Ok, tu są rozwiązania. Trzeba zaryzykować. Dobrze zastanowić się to, co lubi, co chce w życiu robić. Co ci podpowiada serce? Bo mimo wszystko lepiej lubić robotę się nauczyć. Co daje mu prawdziwą, radość? Niech spróbuje zmienić w organizacji przynajmniej jedną rzecz, jaka mu przeszkadza. Zmiana pracy nie rozwiązuje problemu, a rozwiązanie problemu w firmie pokazuje jego potencjał. Słuchajcie, to dużo po części macie takich tych. Ja, to jest trochę tak, że osoba, która, to ten ostatni, nie wiem, kto to powiedział, bo nie do końca widzę, Kasia, jak nawet zmieni albo będzie na innym stanowisku w ramach organizacji, to zawsze może być tak, że po 2 latach znów się będzie zacząć nucić, nie? Natomiast w momencie, kiedy osoby faktycznie na przykład tak się czują, się naprawdę, są osoby, które się czują czasami zagubione, tak? No bo kurczę, co 2 lata zmieniam pracę, albo mogę częściej, ale tak naprawdę co 2 lata czuję, że się wypalam, się frustruję i od nowa się zaczyna to samo. I tak de facto to, co ważne czasami, że praca, zmiana pracy nie rozwiąże problemu, bo za 2-3 lata będzie to samo, tak jak Kasia powiedziała. Tak? Ale ważne jest, żeby zobaczyć, co mogę robić poza czasami pracą, która uzupełni to, czego mi brakuje, tak? Zrekompensuje mi to, czego mi brakuje. I tak na przykład, jeżeli mamy takiego, nie wiem, główną księgową, czy menadżera finansowego, który zazwyczaj ma taki ekspert linear, tak? Jest. I faktycznie jest tak, że brakuje mu, czyli sparra, transiter, czy uczenia się nowych rzeczy, ciągłego kontaktu z innymi ludźmi, transitory niezależności, pewnej różnorodności, tak? Więc co osoba może, jak osoba z takim pracuje, to zastanawiam się, co może zrobić obok, innego jeszcze, dodatkowego, niekoniecznie zmieszając pracę. No i ta osoba na przykład może, nie wiem, podłączyć się do firmy konsultingowej, gdzie weekendowo może szkolić osoby z różnych branż i się tego uczyć, no, i dynamizm jest w działaniu i różnorodność, tak? Może na przykład wykładać na uczelni, tak? To też jest dodatkowa rzecz, której nie ma w pracy zawodowej, bo tu już jest ona stała i powtarzalna. Dużo osób też na przykład, jeżeli brakuje gdzieś tam linear, tak? Czyli takiego wątku zarządzania, a niekoniecznie ma możliwość w pracy, a lubi tą pracę, tylko że by chciał więcej. To może na przykład ludzie zakładają własną fundację albo jakieś własne organizacje, gdzie nimi zarządzają. Czasami osoby idą w kierunku hobby, po prostu, które daje mocny power do działania i faktycznie uzupełnia różne rzeczy. Więc to jest ważne, żeby, tak jak Kasia wspomniała, niekoniecznie zmieniać pracę od razu, ale zastanowić się, co mamy wokół, jak możemy jeszcze zaspokoić te własne potrzeby, niekoniecznie wywracając o 180 stopni swoje życie. To też projektowe środowisko, consulting, padło taki job crafting, jak najbardziej tak. Bo nie zawsze organizacje dają taką możliwość na przykład brania udziału w różnorodnych projektach, tak? Więc warto też poszukać poza organizacją. I nie zawsze to musi być płatna działalność nasza, tak? Tak jak nie wiem, prowadzenie szkoleń czy wykłady na uczelni. To może być faktycznie coś związane z naszym hobby, coś wolontaryjnego, co da nam dodatkową satysfakcję.
Powiem Wam, że osoby, jak mają taki profil, to zazwyczaj, jak już go zobaczą, to dla niego jest jasne, że się uspokajają, że dobra, to z nimi wszystko jest w porządku, po prostu tak mają. Tak? I teraz trzeba się zastanowić, co z tym zrobić. Celem de facto jest to, żebyśmy się skupili na tych motywatorach kariery i na naszym sercu, żeby faktycznie robić to, co daje nam najwięcej satysfakcji. I tu podam Wam takie kombinacje motywatorów kariery. Decision Dynamics, badając te ścieżki, okazało się, że na przykład ekspert i linier, dla niego najbardziej satysfakcją ścieżką kariery jest menadżer funkcyjny, czyli nie wiem, szef HR-u czy szef finansowy i tak dalej. Expert Spiral, konsultant, expert transitory, freelancer, linear spiral, general manager, tam ktoś już mówił, że tak jest. Linear transitory, niezależny właściciel firmy. Spiral transitory, przedsiębiorca, entrepreneur. Tu mam na myśli przedsiębiorca, entrepreneur, to na przykład ktoś, kto jest takim agentem zmian w organizacji. Wchodzi do organizacji, zamienia, ustawia klocki, nową strategię, optymalizuje działania, wdraża i potem już nudzi mu się zazwyczaj takie już, wiecie, codzienne zarządzanie tym biznesem, oddaje to komuś, a on mówi iść do kolejnego projektu, tak, gdzie trzeba przeorganizować coś. Tak? Tak samo przedsiębiorcy, tak? Czasami mają różne biznesy, patrzą za to tak, ale już nie zarządzają takim operacyjnym. Tak? To taki właśnie spajak tej historii. Więc jak sobie gdzieś tam zaznaczyliście, dokonaliście tej oceny, gdzie jesteście, no to warto się nad tym zastanowić. No to sami jest ten good news, bad news, tak? Lubimy wszystko, tak? I trzeba się też nad tym pozastanawiać trochę. Co jeszcze? Którą ofertę? Monika zadała tak. Jak najbardziej będzie można jeszcze raz obejrzeć ten webinar. Na naszym YouTubie też będzie. Którą ofertę, ścieżkę wybrać? To jest ważne, to żeby się zastanowić, czy muszę to mieć versus mile widziane, jeśli chodzi o warunki. I też to, co ważne, żebyście zaprojektowali taką obiektywną macierz decyzyjną, narzędzie oceny ofert, bo pewnie Wam się zdarzyło, że dostaliście, to jest sprawa Marfiego działa, że nie macie nic, 3 miesiące szukacie pracy, nie macie nic, po prostu nic nie trafia, a potem raptownie chodzicie na niesamowitą ilość interwiu i w tym samym czasie dostajecie 2-3 oferty pracy czasami, w tym samym czasie, a przez pierwsze, nie wiem, 3-4 miesiące szukania cisza była, tak? I nic się z tego nie działo. I tak się zdarza, autentycznie tak się zdarza. Moi klienci, jak z nimi pracuję, czy ich wspieram w szukaniu pracy, to też na samym początku, wiecie, nic się trzeba, wysyłam i nic nie ma. A potem ja zawsze mówię, pamiętaj, potem przyjdziesz do mnie i będziesz się zastanawiał, którą ofertę wybrać, bo będziesz się nad tym zastanawiał, co jest ważne. Więc teraz chciałabym Wam przedstawić narzędzie, które Wam pomoże obiektywnie taką macierz decyzyjną, taką ocenę oferty dokonać. I to szczególnie dla osób, które działają emocjami, to znaczy przy wyborze oferty pracy. Bo na przykład, i to często się zdarza wśród osób, które są zafascynowane jakąś marką, tak, typu Facebook, Google, ja chcę tam pracować, w Allegro czy Amazon, tam chcę być, gdzieś tam są zachwyceni tą nazwą firmy, a niekoniecznie biorą pod uwagę, jaki jest zakres zadań i gdzie mogą pójść, tak? Bo jakby gdzieś tam to, że Facebook mi dał ofertę pracy i mogę do nich pójść, jest po prostu najważniejsze. Więc przedstawię Wam teraz narzędzie, które faktycznie zawęzi potencjalne następne kroki i pozwoli Wam zanalizować bardziej na chłodno tą Waszą decyzję. To, co ważne, to jest takie narzędzie Value and Parameter Bidding, czyli licytacja wartości. Zróbcie listę 10-15 kryteriów, elementów, które są dla Ciebie ważne na kolejnym stanowisku. Na przykład, nie wiem, czy to ma być stanowisko menedżerskie, ma być dobra pensja, szef, który zarządza przez cele, nie wiem, jakaś branża, która Was interesuje, 15-minutowy dojazd do pracy, czy możliwość pracy home office'owej. No teraz już pewnie będzie łatwiej, ale kiedyś już nie było. I do tego zdefiniujcie bardziej szczegółowo też te kryteria, ale też zdefiniujcie też przeciwieństwa, tak? Że stanowisko menedżerskie, no to musi być minimum 3-letnie versus przeciwieństwo, no to ekspert, tak? Dobra pensja, na przykład 4000 brutto versus minimum 2,5, tak? Szef, który zarządza przez cele, mikromanager.
inna branża versus ta sama branża. Równi współpracowni versus niezaangażowani, przeciętni, tak? Czy 15-minutowy czas pracy versus 40-minutowy pracy. Więc warto sobie taką tabeleczkę zrobić i warto sobie te nasze szczegółowo zdefiniować nasze takie parametry wymarzonej pracy versus to, co to by było anty, tak? Takim przeciwieństwem tego. Tak wygląda tabeleczka, może być zrobiona. I ważne jest to, żebyście, tutaj padło pytanie jeszcze, z czego dowiemy się potem na przykład przez cele mikro, to możemy się nawet nie po zatrudnieniu, tylko w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, ale jak mamy, bo możemy zadać odpowiednio pytanie, tak, na przykład w jaki sposób, szczególnie jak rozmawiamy, zazwyczaj rozmawiamy z szefem na którymś tam etapie i możemy zapytać, w jaki sposób preferuje on na przykład delegowanie zadań, tak, jakiego kandydata oczekuje, jeśli chodzi o dostarczanie wyników. To możemy zapytać, jak mamy te swoje, te parametry zdefiniowane, to łatwo też nam potem stworzyć pytania pod interwiu, tak, i można po prostu to zapytać. Tabelka będzie w tym, ale to wygląda po prostu tak. Dokładnie tak. Mamy tu versus expert, potem mamy, tak to wygląda. I tak, warto, żebyście zadali sobie pytanie, a nawet lepiej, jeżeli ktoś was zrobi, bo nie będzie wam pokazywał wyników. Ja to często robię, jakby nie, z klientem nie pokazuję, jak to robię, żeby się nie sugerować. I pytania powinny być następujące. Wyobraź sobie, że dostajesz dwie oferty pracy, które są identyczne i ogólnie są ok, ale różnią się tym, że oferta A oferuje stanowisko menadżera, ale na przykład za 2500 netto, a oferta B, tu jest płatność 4000, ale jest to stanowisko eksperta. I którą wybierasz? I to, co ważne, żeby sobie zaznaczyć, tak? Gdzie ten jest punkt jeden, czy wybieramy jedną, czy drugą. To, co jeszcze dodam, to porównujemy na przykład stanowisko menedżerskie i dobra pensja. Potem znów stanowisko menedżerskie i szef, który zarządza przez celem. Stanowisko menedżerskie i inna branża. Stanowisko menedżerskie równi współpracownicy. Stanowisko menedżerskie 15-minutowy dojazd pracy. Wybieramy, które z tych są ważniejsze. To jest trudne, bo czasami nie, no to tak się nie da, albo jedno jest i drugie. Natomiast musimy wybrać jedno i zaznaczamy punkty, tak? A potem robimy dobra pensja i szef, dobra pensja i inna branża, dobra pensja równi współpracownicy, dobra pensja 15-minutowy dojazd. I potem znów szef i 15-minutowy dojazd, inna branża i tak dalej. Tak jakby porównujemy jedno z drugim, każdy z każdym de facto. No właśnie, tutaj to drugie, oferta o stanowisku menadżera, twój szef jest mikromenadżerem, oferta B, miałbyś menadżera związane przez cele, ale byłoby to stanowisko eksperta, którą wybierasz, tak? To są kolejne te pary, które robimy i tak, tak naprawdę pisząc sobie te punkty, które jest ważniejsze, podsumowujemy. To jest właśnie tutaj schemat ten, który mówiłam wcześniej, czyli kryteria pierwsze versus kryteria drugie, kryteria pierwsze versus kryteria trzecie i tak dalej, tak? To jakby ten sposób. Mamy podsumowanie, które kryteria są dla nas najistotniejsze, na przykład dla nas w tym wypadku najistotniejszy szef, który zarządza przez cele, potem kolejny punkt został 15-minutowy dojazd pracy, na kolejnym jest stanowisko menedżerskie, najmniej istotna jest branża, jeśli chodzi o ogłoszenie, może być no inna, ale też ta sama, najmniej istotną kryterium dla nas, tak? Jak mamy ustawione te swoje kryteria i mamy oferty pracy, opcja 1, opcja 2, opcja 3 na przykład, to możemy sobie to ocenić bardziej na chłodno. Jak to zrobić? Ważne, żeby sobie ocenić to w skali od 1 do 10 i ważne, żeby przed oceną zdefiniować, co dla nas znaczy 1, a co dla nas znaczy 10 dla tego kryterium. Jak mamy oferty pracy i jak mówimy, ok, najważniejszy dla nas jest szef, to możemy ocenić. No dobrze, w opcji pierwszej
czy szef jest mikro, czy makro, czy menadżerem, czy siódemka, czy piątka, czy do końca, no trochę mamy zdefiniowane, zapytaliśmy network, zrobiliśmy wywiad na przykład i tak dalej, tak? Albo zadaliśmy pytanie i nie do końca nam odpowiedział. Więc sobie odpowiadamy. Tak samo 15-minutowy dojazd. No w opcji pierwszej to jest 4, no niekoniecznie, w opcji 2 jeszcze gorzej, 45 minut tam się jedzie, tak? Tutaj w roli menadżerskiej 10, opcja 7, może menadżer, ale z małym zespołem, albo no może niekoniecznie stanowisko menadżerskie, ale bez zespołu, ale zarządzam nie swoim teamem, tylko projektowym na przykład, tak? Więc gdzieś tam dokonujemy oceny i tak naprawdę możemy potem z tego podsumować i wyciągnąć z tego procenty, na ile dana oferta jest zgodna z naszymi parametrami, tego czego szukamy. Ważne, żeby rozważyć ofertę od minimum 75%, bo to daje nam wtedy satysfakcję i też wtedy się zaczynamy zastanawiać unika się tego elementu, że to jest na przykład Facebook, tak i tak dalej, bo przechodzimy przez inne parametry i jesteśmy w stanie to tak bardziej chłodno porównać. Oczywiście zawsze będą jakieś wagi, które, bo coś jest ważniejsze od innego, tak? Natomiast to jest taki pogląd, który trochę daje nam spojrzenie na te oferty z boku. A tak jak mówiłam, będziecie mieli bardzo, jak zaczniecie szukać pracy, to po jakimś czasie autentycznie zdarza się tak, że macie dwie oferty na stole. Jest to, napisała Agnieszka, że dobrze byłoby mieć w tych czasach takie problemy, jak wiele ofert, możliwość aż takiego wyboru. Jest to możliwe, naprawdę, z moich doświadczeń, jeżeli wykorzystujesz te wszystkie rzeczy, 4 kanały, dobrze napiszesz CV, trafisz, dobrze przygotujesz treści, to autentycznie to jest. Więc zachęcam do kolejnych modułów i tam przeprowadzę cię przez wszystkie etapy, co zrobić, żeby było efektywnie, bo nie tylko w ofertach pracy, w ogłoszeniach znajdziesz to, czego szukasz. Tak? Tylko wykorzystując też networking, wykorzystując też bezpośrednie dotarcie do firm, w których chcesz pracować. Dlaczego jest to pomocne? Bo mile widziane, często niepotrzebne, jakby rozpraszają, tak? Możecie skupić się na tym, co naprawdę jest rzeczywiście ważne i nie sugerować się jakby emocjami. I też faktycznie wskazują rzeczywiste słabości oferty. Też jest dobrą jakby formą do negocjacji, bo na przykład jeżeli to nie jest stanowisko menadżerskie, to możecie powiedzieć, ok, super, fajnie, ale fajne ma inne, gdzieś tam, że za pół roku to chciałbym mieć jednak taką odpowiedzialność albo większą stanowisko, jeżeli się sprawdzę, tak? To też jest zawsze element. No i też jak w początku, jeżeli znacie swoje te parametry, no to możecie bardzo mocno to szukanie pracy już na początku nakierować, tak? I faktycznie jak headhunter zapyta, czy rekruter, to czego pan poszukuje, czego pan szuka, jest nam łatwiej wtedy być precyzyjnym i konkretnym. Jeżeli nadal nie wiecie, to co możecie zrobić, jeżeli dalej wiecie o sobie samym, tak, o waszych mocnych stronach i tak dalej, zróbcie testy, tutaj macie darmowe MBTI, 16 personalities, Gallupa, CareerView by Decision Dynamics, to co opowiadałam wcześniej, krótko na temat MBTI, wejdźcie, możecie sobie wejść na stronę 16personalities.com, to jest darmowy test, on ma dużo też takich krytycznych komentarzy na jego temat, dlatego że jest dosyć, w zależności jaki macie humor, czy od dnia może wam wyjść inny wynik, tak? Więc on jest niekoniecznie rzetelny, natomiast warto go sobie zrobić. On jakby określa przez pryzmat, nie wiem, analityków, tak? Gdzie dyplomatów, gdzie rzecznik pośredni i tak dalej, strażników, jak sobie będziecie robić ten test, to mogą wam takie profile osobowościowe wyjść. I to, co jest ważne, że ona ma tam w Career Paths, Workplace Habits, możecie sobie przeczytać, jaka ścieżka kariery będzie dla was najbardziej dopasowana i tak dalej. Tutaj napisała Wiktoria, że mi zawsze taki sam wychodzi na przestrzeni lat. Super, super. Gallup, nie wiem, czy słyszeliście o 34 talentach Gallupa, też można go zrobić. Przebadano nim ponad 80 tysięcy menadżerów, wyselekcjonowano 34 talenty,
tak naprawdę z tych obszarów, w czterech obszarach: dbanie o wykonanie, gdzie jest myślenie strategiczne, budowanie relacji, wywieranie wpływu. Taki test kosztuje $20, jak wiedziecie, u nich tam na stronę, tak? Te pięć najważniejszych talentów, 34 całość, jakbyście chcieli, to 50. My, jak rekrutujemy do siebie osoby, to używamy też oczywiście Gallupa. Dla nas istotne, żeby był tam w executive, tak? Taka osoba, która po prostu, nie w executive, tylko w execution, tak? Osoba, która realizuje mocno zadania, jest nastawiona na jakość, na execution. Zachęcam też do Decision Dynamics, tego narzędzia, o którym wcześniej mówiłam, na mój adres mailowy, jeżeli macie ochotę, to możecie go wykonać. Ten test, jak wykonacie, to też jest cała godzina taki feed forward, taka rozmowa, sesja o wynikach, o raporcie, o planowaniu kolejnej ścieżki, w którym powinna być. Teraz mamy cenę do tego końca czerwca. 300 zł plus. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam, żeby wysłał po prostu maila do mnie. OK. Strategia poszukiwania pracy. Wyznacz cel, możliwie jak najbardziej precyzyjny, realistyczny dla siebie. Tak? Druga rzecz to jest ten branding i pozycjonowanie. I tak naprawdę, tak jak mówiłam wcześniej, no, im trudniejszy czas, im bardziej rynek jest pracodawcy, tym z większą ilością osób konkurujemy na rynku. I unique selling proposition, takie argumenty do znalezienia się na long liście, to dlaczego miałbym być zaproszony do procesu rekrutacyjnego. Zanim wam jeszcze jakby dalej pójdę, to wyjaśnię może, co to jest long lista. Jesteście rekruterem. Taki w agencji rekruterskiej taki rekruter, no, jak pozyskuje klienta i idzie do, przykładowo do Coca-Coli, tak? I Coca-Cola szuka dyrektora finansowego. I headhunter po prostu robi taki opis stanowiska na wymagania od zdobył, który od klienta Coca-Coli, to jest na przykład minimum 10 lat doświadczenia, certyfikat ACCA, doświadczenie w branży retailowej albo FMCG. Tak? I te główne kryteria, jak przychodzi headhunter, jak szuka, no to szuka według tych kryteriów, wyszukuje kandydatów, czy puszcza ogłoszenie z tymi kryteriami, czy przeszukuje LinkedIn i poszukuje odpowiednich kandydatów. Tak? I jeżeli macie to wszystko, czyli i tę branżę FMCG, i ACCA, ten certyfikat, i 10 lat doświadczeń, to zazwyczaj jesteście na tej long liście. Long lista może mieć około 40, 50, 60 osób. Ale tak naprawdę to, co ważne, to są argumenty do znalezienia się na shortliście. Shortlista to jest jakieś 3-5 osób, czyli z tych 40-50 osób, które są podobne, mają wszystkie te wymagania spełnione, które dał klient, tak, Coca-Cola. I warto sobie wtedy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego miałbym znaleźć się wśród top 3 kandydatów, tak? Co mnie takiego tam wyróżni, że będę inny, lepszy niż te pozostałe 40 par. To jest o tyle ważne, że tak jak mówiłam, więcej mamy kandydatów na rynku o podobnych, naprawdę dobrych kandydatów i mamy większą konkurencję. To, co ważne, żebyście sobie zrobili, to też dla was, zrobicie sobie LinkedIn test. Jak macie swoje profile summary na profil na LinkedInie, jeśli ktoś może zrobić kopię wklej twojego profile summary na swój własny, zmieniając może jeden, dwa drobne elementy, to oznacza, że to jest za ogólne, tak? I nie jesteśmy unique, tak? W tym. To, co bym chciała teraz zachęcić was do tego, żebyście ocenili profile summaries, takie profile na LinkedInie. Skala. Jeden to jest nieprofesjonalne, bardzo ogólne, po prostu nie. Trzecie neutralne, ok, ogólne, a piąte unikalne oraz profesjonalne. Będę wam przedstawiać różne profile i będę zachęcam do oceny. Od razu powiem, że te profile są po angielsku. Z racji tego, że nie chcieliśmy brać tutaj osób z polskiego rynku. Z
przyczyn etycznych, tak? Więc, więc przedstawię Wam teraz kilka profili i zachęcam do oceny. Jeden nieprofesjonalny, bardzo ogólny, 3 neutralne, ok, 5 unikalne, profesjonalne. No dobra, tutaj sobie spójrzmy. Profil 1. Business Development Human Resources Professional. Nie będę może całościowo czytać, ale specjalizuję się w mobile application, game development, 3 lata doświadczeń w project management, application development, team management. We also offer complete range of React Native Development Services, tak dalej. Jak byście to ocenili? Czy jest 1, czy 3, czy 5? 3. Dobra. 3. Nie ma tu na pewno słów kluczy. No, Business Development Human Resources, tak. Jeden, zbyt, no, nie jest aż tak zbyt ogólny, jednak jest dużo informacji związanych z rzeczami, natomiast to jest 3. Kolejna rzecz. Certified Professional Human Resources with Additional State Certification California. 3 lata doświadczeń w HR-ze z sukcesem. Background, generalist affairs, including i tak dalej, i tak dalej. Tak? Jak byście ocenili? 1, 3. O, bardziej 2-1, tak jak tutaj niektórzy, tak? Jest zbyt mimo wszystko ogólne. To, co Wam powiem, co bardzo często pracodawcy, czego na pierwszy rzut oka poszukują, to oczywiście chcą najpierw widzieć, kto to jest, tak? Czy to na przykład był Human Resources Manager, na przykład. Druga rzecz, którą potrzebują, czy zna się na branży, w której pracuje. Bardzo często osoby, na jakie znajomość tej samej branży, to jest mniejsze ryzyko, że ta osoba się nie sprawdzi, po prostu się szybciej wdroży, tak? I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, na którą zwracają uwagę, to jest to, czy ta osoba rozwiąże problemy, które mam. Tak jak mówiliśmy to wcześniej, faktycznie dowody na to, oczywiście to jest LinkedIn. W LinkedIn od razu mówię, nie umieszczajmy KPI-ów, twardych danych, ale na przykład, nie wiem, wdrożenie systemu ocen, to już jest OK. Tak? Czyli problemy, którymi się zajmuję. No i czwarta rzecz, która nie zawsze jest istotna, to jest ten international, żeby wybrzmiało, ale to o ile nasz pracodawca, jakby tam, gdzie chcemy być, tego wymaga. No dobra, kolejna rzecz. I'm very hardworking and have done pretty much everything. Jak myślicie? 1, 3, 5. Jeden, dokładnie tak. I wyobraźcie sobie, a no właśnie, zadam Wam pytanie, na jakie stanowisko postanowią się ci 3 specjaliści na LinkedIn? Jak myślicie? HR manager. HR manager. Ja już pokazuję. Najlepsze wyniki wyszukiwania dla HR menadżerów w Stanach. Tak? I to są osoby, które mają, wiecie, te same potem jak doświadczenie zawodowe, bardzo podobne doświadczenie i tak dalej, ale tak naprawdę profile summary jest totalnie inna. Ok, kolejne. Już nie będzie o HR menadżerach, tylko inne. Chciałam Wam zaprezentować, jak mogą takie po prostu wyglądać, tak? Jak myślicie? Initially, my experience focus on recruitment, employer branding, internship, onboarding programs. However, more recently, I have been responsible for designing HR process and programs. 4, 5. My favorites include scuba diving, to już jest o tych. Tak. 4, 5, trochę brakuje słów kluczowych pod ATS, tak? Bo umówmy się, że też jak szukamy pracy i piszemy profile summary, to też jak algorytm LinkedIna nasz profil filtruje, to też tam słowa klucze czasami powinny paść. Kolejny. Highly motivated, hardcore individual, proven tracker in HR, HR generalist, talent acquisition specialist, packaging, benefits package, packaging, źle powiedziałam, onboarding, relation service, długi. A to dużo jest słów na pewno kluczy i też zobaczcie na końcu jest applicant tracking system, vendor management system i tak dalej i są hasła klucze, natomiast jest to za długie. Tego po prostu nie przeczyta się wszystko, tak? Kolejne.
Executive Chairman of Pfizer Board of Directors in his previous role. He still served the Pfizer Chairman previously. He answered the Senior Vice President and began scoring Pfizer. To wam powiem, że to jest taki dobry przykład dla Senior Executive, ale brakuje tu słów kluczy dla ATS-u, tak, jeśli szuka pracy. To jest ważne. I taki 3, 4. Siódemka. After 23 years of climbing the corporate ladder in the US and Europe, I'm skillful mentor and advisor, selected success in the area of strategy, business scale-up, internals, DLP, and a restructured organization, Samsung design and executive omnichannel strategy, the Nets coach, founder to, itd., itd. Industries, consumer goods, retail. Jakbyście ocenili tę osobę? Pięć, trzy. Przeróżne. To jest taki przykład na inwestora niezależnego. Tak jakbyście chcieli promować się na LinkedIn jako właśnie bycie inwestorem, niezależnym konsultantem, advisors, to też, ale brakuje tu słów kluczy, jeśli chodzi o ATS. Tak, jeśli o to chodzi. Zawsze warto, jak tworzycie LinkedIn, zastanowić się, jaki jest cel tworzenia LinkedIna, bo nie zawsze naszym celem jest szukanie pracy. Oczywiście tutaj rozmawiamy o wyznaczeniu celów i szukanie pracy, ale nie zawsze tak jest, bo czasami jest to promowanie własnej firmy i szukanie partnerów biznesowych. Czasami jest to po prostu bycie w kontakcie z osobami, które znamy ze studiów, z relacji biznesowych. Niekoniecznie to jest profil, gdzie poszukujemy pracy. Natomiast jak piszemy profil pod szukanie, pod jakikolwiek z tych celi naszych, czy to będzie właśnie, nie wiem, szukamy partnera biznesowego, mamy własną firmę, chcemy ją wypromować, tak, i szukamy partnerów biznesowych, czy szukamy pracy, zawsze sobie określimy, co jest naszym targetem i jakich słów kluczy powinniśmy tam użyć, żeby zostać bardziej znalezionym, tak. To tak jak piszemy CV pod tego, kto to czyta, czyli pod naszego potencjalnego szefa i używamy takich słów, takich informacji, które dla niego będą atrakcyjne, tak samo jak piszemy profil Samary na LinkedInie, to też piszemy i używamy tych rzeczy, tych informacji, które sprawią, że dotrze to do odpowiednich osób, do których chcemy dotrzeć. I kolejny, Finance Director, CFO, CMA. 20 years international experience in Big Four, US, Blue Chips, FMCG, Real Estate i tak dalej. Zarządzanie, forecasting, budgeting, controlling, accounting, audit, team management, 10 osób in charge of 9 countries i tak dalej. Areas and skills. Jak myślicie? Jak byście ocenili tę osobę? Na ile? Byście jej dali? 5. To jeszcze się podzieli informacjami. 3, 4. Zobaczcie, to jest taki przykład, gdzie mamy wszystko, to znaczy nie mamy takich problemów, które możemy rozwiązać od razu, natomiast widać, kim ta osoba jest, w jakich obszarach działa, ile krajów, ile ludzi i mamy też tą część Arian Skis pod ATS-y. Tak więc tutaj na pewno ATS zadziała. Jak szukamy. Kolejna rzecz. Experience General Commercial Director w branżach Wine and Spirits and Horeca Industry i główne rzeczy związane z Business Development Strategy, co tam ta osoba zrobiła, Operation People Management i też jaki ma przykłady na to, że to ma, tak? Taki wiarygodny przykład na to. 3, 4. Tak naprawdę tutaj brakuje też pod ATS-ów, tak trochę. Tego Areas and Skills zawsze to jest dobry profil. Możecie gdzieś tam podobne rzeczy tworzyć, natomiast warto na końcu dodać, tak jak było w poprzednim, Areas and Skills i konkretne słowa klucze. 10. Vanna jest non-standard marketer, project manager, engineering, business, communication, it's marketing project that I can combine all three across international marketing, Czechia, Denmark, Great Britain.
tym. Jak myślicie? 4, 4 tu pada. Też jest ok. Brakuje słów klucza. Tych pod ATS-ów, tak? Ale warto też dodać tutaj. I to są przykłady, które pokazują, gdzie się wyróżniamy, tak? Też, gdzie co sprawia, że jesteśmy inni. Tak jak mówiłam, ten test na LinkedInie warto zrobić, tak? Przykleić i zobaczyć. Kolejne zadanie dla Was, trochę inne, ale też badające to, jak możecie to ocenić. Przykładowo, rekruter pyta kandydata, dlaczego nasza firma powinna Cię zatrudnić? Przykład to jest finance director. Mamy rekrutację na dyrektora finansowego i rekruter pyta kandydata, dlaczego nasza firma powinna Cię zatrudnić. Waszym zadaniem jest ocena odpowiedzi, czy są dobre, średnie, czy złe. Odpowiedź pierwsza, kandydat odpowiada, ponieważ można na mnie polegać, jestem dobrym menadżerem i lojalnym pracownikiem. Jak myślicie? Jaka jest wasza ocena? Przepraszam. Może ocencie też 1, 2, 3. O, 1 zła, 3 bardzo dobra. Słabo, 1, 1, 2. Okej. Tak naprawdę to jest możliwie najgorsza, ale bardzo częsta odpowiedź. Jakkolwiek opisowe przymiotniki nie zadziałają. No, nie jesteśmy już studentem, bo tak jak pytał mnie ktoś o te przymiotniki, po prostu to nie zadziała. Musimy się czymś wyróżnić. Kolejny kandydat odpowiada. Ponieważ mam ponad 10 lat doświadczenia w finansach, jestem dobrym menadżerem. Posiadam doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach. 1, 2 czy 3? 1 zła, 3 bardzo dobra odpowiedź. 2. Dokładnie tak. Jest to standardowa odpowiedź, jakiej udziela większość kandydatów. Pokazuje rekruterowi, dlaczego kwalifikuje się do procesu rekrutacyjnego, ale nie mówi, dlaczego powinien zostać zatrudniony albo chociaż znaleźć się na shortliście. Tak? To jest właśnie ta różnica pomiędzy longlist and shortlist. Odpowiedź trzecia, ponieważ w ostatnich 3 latach byłem współautorem 2 projektów restrukturyzacyjnych, które również dostarczyłem. W każdej roli, jaką pełniłem w ostatnich 7 latach, byłem w stanie zidentyfikować oszczędności rzędu 500 000 euro. Udało mi się również zredukować niechcianą rotację w moim dziale z 23 do 0% w 6 miesięcy do objęcia roli. Tak jak piszecie, jest to najlepsza możliwa odpowiedź, której udziela zdecydowana mniejszość kandydatów. Daje ona konsultantowi executive search czy działowi HR-u argumenty do umieszczenia Cię na shortliście lub nawet dołączenia rekomendacji zatrudnienia właśnie Ciebie, a nie innych kandydatów. To jest bardzo ważne, szczególnie, że takie pytanie bardzo często pada, to, że dlaczego miałbym Cię zatrudnić, jest dosyć dla mnie akurat jako rekrutera dosyć agresywne, ale czasami pada takie pytanie, ale ja często zadaję pytanie, proszę przedstaw się, tak? Czy opowiedz coś o sobie. I po pierwsze, nie pytajcie, czy prywatnie, czy to będziemy jeszcze mówić na module a propos, na ostatnim module a propos rozmów kwalifikacyjnych, ale to jest właśnie taką część, którą jak sobie odpowiecie na to pytanie i przygotujecie się do tego, czy to będzie właśnie do CV, do Profile Summary, czy do LinkedIna, to tak naprawdę będzie o Was stanowiło taką autoprezentację, tak? I przedstawienie swoich silnych, mocnych stron. Specjalista do spraw marketingu, rekruter do kandydata. Dlaczego firma powinna Cię zatrudnić? Ponieważ posiadam 7 lat doświadczenia w marketingu, zarządzałem niewielkim 2-osobowym zespołem, posiadam wiedzę z zakresu digital marketingu. 1, 2 czy 3? Dwa, dwa. No okej. Na pewno zarządzanie niewielkim 2-osobowym zespołem już jest plus. Posiadam wiedzę z zakresu digital marketingu, jest już plus, natomiast nie ma trochę evidence, dowodów na to, z czym ten zakresem digital marketingu, co konkretnie zrobiłam, czyli dwa. Ponieważ jestem entuzjastycznie nastawiony, kreatywny, a także umiem pracować pod presją stresu. 1, 1, 1. Tak, macie rację, szybko się uczycie.
Kolejne, ponieważ pracowałem nad stworzeniem strategii digital marketingu, która podniosła sprzedaż o 30%, należałem do zespołu, który zajmował się rozwijaniem obecności firmy w mediach społecznościowych, na Facebooku i LinkedInie. Osobiście zarządzałem kontem firmy na Instagramie i zdobyłem pierwsze 30 tysięcy obserwujących. Dokładnie, to jest 3. I tu widzicie też przykład tego, gdzie czasami trudno jest wyciągać takie mierzalne wskaźniki, tak, jeśli chodzi o marketing i tak dalej, ale można w sposób dać dowód na to, że nawet jeżeli jestem dla organizacji cost center, tak, to faktycznie myślę probiznesowo i umiem przełożyć swoje doświadczenia i to, co robię, faktycznie przyczynia się do rozwoju firmy. Może nie bezpośrednio, no bo de facto nie sprzedaję, ale poprzez moje działania to się zwiększa. No dobra. Jak odnaleźć swój unique selling proposition? To jest dosyć ważne. Stwórz listę projektów, sukcesów, typów klientów, narzędzi, umiejętności językowych, krajów, zakresu obowiązków, liczby pracowników, lokalizacji, kwalifikacji, wolontariatów. Naprawdę sobie przejdźcie przez swoje doświadczenia, przez zakresy zadań, projekty i zastanówcie się, za każdym razem zadajcie sobie pytanie, jakie 3 najważniejsze sukcesy na tym stanowisku miałem, owymiarujcie je. Też typy klientów. Podczas analizy tej szukajcie wzorców, że na przykład jak zmieniacie pracę, to faktycznie czym się kierujecie, bo na przykład kierujecie się tym, że zmieniacie do tych samych klientów, trafiacie środowiska. Najpierw sprzedawaliście do danego typu klientów, a potem po stronie tego klienta pracujecie, współpracujecie z innym, tak? Jakby gdzieś tam szukacie te wzorce, albo nie wiem, zmieniacie za każdym razem, kiedy faktycznie są nowe możliwości i nowe projekty, albo za każdym razem zmieniacie tą pracę i trafiacie, i jakby szukacie tej pracy, gdzie coś się dzieje, tak? Gdzie są nowe rzeczy, gdzie jest zmiana i tak dalej. Albo zmieniacie i rozszerzacie swoją międzynarodowość, tak? Byliście lokalni, a potem międzynarodowe firmy, międzynarodowe projekty. Tu ktoś zapytał, jak długo trzymać te informacje. Wiesz co, jak piszemy CV na przykład, to jest trochę tak, że zawsze się podkreśla to, które jest istotne z punktu widzenia czytającego, tak? Więc te, co było dawno, dawno, są już nierelewantne, więc zazwyczaj umieszczamy tylko nazwę stanowiska i nazwę firmy, a bardziej wzmacniamy to, co jest najbardziej istotne, czyli zazwyczaj te najświeższe rzeczy, tak? Ale i tak to warto mieć, więc na pewno jak masz, nie wiem, 15 lat doświadczeń, to warto te 10 lat mocniej sobie przypomnieć, tak? Czy wdrożenie systemu 10 lat temu jest nadal warto umieszczać na LinkedInie? Jeżeli nadal korzystać z tej wiedzy, w sensie to jest ten sam, nie wiem, system SAP i tak dalej, to tak. I na przykład, jeżeli też tego się wymaga od tej osoby, żeby miała znajomość SAP-a albo umiejętność wdrożenia różnych systemów ERP, to tak. Jak odnaleźć swój też USP? Możecie sprawdzić konkurencję na przykład na LinkedInie, jak wasza wygląda, jakie mają rodzaje kwalifikacje, edukacje, publikacje, czy na przykład możecie sobie, wiecie, porównać do siebie, tak? Porozmawiajcie też, możecie porozmawiać z kimś, kto znacie od strony zawodowej. Możecie zapytać byłych pracowników, mentorów, czasami bezpośrednich byłych przełożonych, tak? W czym byliście mocni, za co was, jeżeli nie było systemu ocen takiego, wiecie, klasycznego, to naprawdę warto o to zapytać i dużo moich klientów to robi, pyta, jak nie wiem, naprawdę zadają pytania. Możecie też zapytać zaprzyjaźnionego rekrutera i faktycznie, żebyście mogli się skorzystać z 2-3 osobami, bo to wam da większe spektrum, tak, takiej oceny. Rekruterzy też bardzo często, jak uczestniczę w różnych projektach z headhunterami, naprawdę headhunterzy mogą wam udzielić informacji, jak na przykład moje kwalifikacje są atrakcyjne dla potencjalnych pracodawców, do których chcę trafić, tak? Niekoniecznie zadawajcie pytania porównawcze typu, jak ja wypadam na tle innych kandydatów, nie, ale bardzo cenne pytanie jest, jak zadacie pytanie, jak moje kompetencje, doświadczenia, na ile są atrakcyjne dla potencjalnych pracodawców, w którym kierunku jeszcze, co powinien wzmocnić, jaki obszar, żeby być bardziej atrakcyjny, tak? Warto zadać, porozmawiać. Jak macie taką, budujecie z rekruterami faktycznie taką partnerską rozmowę, to warto to wykorzystać i skorzystać z tych wiedzy. Gdzie można zaprezentować ten swój unique selling proposition? Tak jak mówiłam, w podsumowaniu zawodowym, w CV, na LinkedInie, w tym About, tak? Profile Summary.
w cover mailu, czyli w tej treści maila do kontaktowania się z headhunterami, osobami decyzyjnymi, siecią kontaktów, to będziemy mówili na trzecim module a propos tych czterech kanałów, jak do nich dotrzeć i jak tą treść maila, czy ten cover mail napisać i co tam zawrzeć. Podczas rozmów oczywiście kwalifikacyjnych, szczególnie na początku, to już mam mówiła wcześniej, te pierwsze pytania na rozgrzewkę o autoprezentacji, to też jest dobra wiedza na wasz temat, tak? I taka w pigułce i warto to wiedzieć. Warto podnosić swoje kwalifikacje, zdobyć nowe, jeżeli faktycznie tego nie macie. I tutaj mówię, naucz się komputera w kontekście szczególnie rozmów online, tak? To też będzie, co warto, na co zwracać uwagę, co przetestować, jak się w tym odnaleźć. Ja bardzo często mam takie problemy, że proszę kogoś o username na Skype, ktoś mi podaje maila, a pod mailem tak naprawdę osoba korzysta z trzech różnych narzędzi, typu tablet, komputer i ja mam trzy różne osoby pod tym samym mailem, trzy różne niki i tak dalej. To warto się tego nauczyć. Warto się właśnie zapoznać z Zoomem, Skype'em, Google Hangouts, załóżcie tam profesjonalne konta, bo tak naprawdę do rozmów kwalifikacyjnych na obecne czasy jest bardzo, bardzo ważne. I też część osób mnie już wcześniej pytała, ciągle mnie pytały, nawet jak się z nimi spotkałem, czy może zaczekać, tak, z szukaniem pracy, no bo jak się rynek uspokoi, czy może jeszcze przeczekać, jeszcze nie wysyłać i tak dalej. Nie czekajcie, nie odkładajcie. Konkurencja będzie coraz większa na rynku i po prostu warto to zrobić teraz. Bo nawet jeżeli wyślecie do potencjalnego szefa swoje CV i on powie, no w tym momencie mamy zamrożone, ale na przykład odmroźmy się za dwa miesiące, będziecie pierwsi, z którym się skontaktuje, tak? Bo macie te kompetencje, które poszukuje. Po drugie, budujecie network, to też jest ważne. No i pamiętajcie o tych dowodach i wiarygodności, tu dużo o tym była mowa, spiszcie sobie to, to jest bardzo świetne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, bazujecie na konkretach, jesteście bardziej wiarygodni, też po prostu naturalnie łatwiej tworzycie taki story na swój temat, tak? Taką autoprezentację.